Panie trenerze, przed nadchodzącymi mistrzostwami poprzeczka zawieszona wyjątkowo wysoko. Poprzednie 4 zespoły rekordu zdobyły złote medale. Podołacie? Czy podołamy, to się okaże. Na pewno zrobiliśmy wszystko, żeby się do tych mistrzostw jak najlepiej przygotować. Początkiem grudnia po barażu o CLJ zaczęliśmy przygotowania już pod te mistrzostwa. Trenowaliśmy 3-4 razy w tygodniu i myślę, że jesteśmy przygotowani optymalnie. No właśnie, nie wszyscy kibice wiedzą, ta grupa zawodników, którą tu widzimy trenującą w hali, ma już za sobą w tym sezonie bardzo duży sukces, czyli awans do Centralnej Ligi Juniorów. Teraz szansa na kolejny, na walkę o Mistrzostwo Polski. Jak przebiega selekcja, bo ta grupa jest dość szeroka? Tak, grupa liczy praktycznie 30 zawodników, którzy są uczniami naszej Szkoły Mistrzostwa Sportowego, w związku z czym selekcja była bardzo trudna, ale dzięki pomocy i współpracy z trenerami, którzy na co dzień u nas szkolą futsalowo, myślę, że wybraliśmy sprawiedliwie i spośród tej grupy 30 zawodników na dzień dzisiejszy 16 systematycznie przygotowuje się do udziału w Mistrzostwach Polski. Nie braliście jako obrońca tytułu udziału w eliminacjach do Mistrzostw Polski i jedziemy po prostu z marszu. Czy to miało wpływ na przygotowania, czy w jakiś sposób dało się brak tych spotkań zastąpić innymi meczami? Czy graliście gry kontrolne? Na pewno gra o stawkę, gry o stawkę nigdy się nie da zastąpić grami kontrolnymi, ponieważ brakuje adrenaliny, emocji i przede wszystkim tej gry o punkty, ale staraliśmy się w miarę możliwości zastąpić to meczami kontrolnymi. Zagraliśmy z zespołami U17 z rekordu i z Wilkowic oraz z zespołem U15 z Wilkowic. 4 gry kontrolne, więc myślę, że przygotowaliśmy się optymalnie. Jesteśmy 2 dni przed mistrzostwami. Wiemy, że to pan będzie głównym trenerem. Nie będzie pan miał wsparcia trenera futsalowego, co jest wyjątkową sytuacją, jeżeli chodzi o występy młodych rekordzistów w Mistrzostwach Polski. Dlaczego? Sytuacja się tak potoczyła, że w zeszłym tygodniu ze względów zdrowotnych trener Samuel musiał zrezygnować na jakiś czas z prowadzenia zajęć z tą grupą. W związku z tym, że jestem pierwszym trenerem tej grupy i od początku miałem możliwość brania udziału w przygotowaniach, to ja będę pierwszym trenerem. Pomagał mi będzie trener Tomek Skowroński. Patrząc na poprzednie lata, oboje posiadamy już ogromny bagaż doświadczenia, ponieważ każdy z nas prowadził drużynę na Mistrzostwach Polski, więc myślę, że sobie poradzimy i w tym duecie podołamy wyzwaniu. Pozostaje więc życzyć tylko powodzenia, jak najlepszych rezultatów w Lubawie. Bardzo, bardzo dziękujemy. W imieniu swoim i chłopaków mogę powiedzieć, że zrobimy wszystko, żeby jak najlepiej reprezentować rekord na arenie Mistrzostw Polski. Życzę zdrowia i dziękuję.